Improwizacja. Na to nie byłem przygotowany. Dziękuję, Patko. Witajcie Toastmasterzy. Kto z Państwa jadł obiad? Okay, są takie osoby. Witam na części, która jest poświęcona improwizacji. Chciałem zacząć od tego, że zastanawiałem się, dlaczego właśnie ta część, która mówi o improwizacji, jest jedną z niewielu części dzisiejszego TLI, podczas której nie ma innych wykładów. Myślałem, że może to jest ważne, ale nie byłem pewien i stwierdziłem, że sprawdzę. Także pytanie do Was. Kto z Was musiał kiedyś improwizować? Ręka do góry. Okej, są takie osoby na sali. Postaram się Was nie zawieść, postaram się przekazać Wam jak największą wartość związaną z improwizacją, ale nie ukrywam, że miałem z tym straszny problem. Miałem straszny problem z przygotowaniem się do dzisiejszego występu. Z jednej strony pomyślałem, że jeżeli przygotuję wszystko słowo po słowie i będę mówił o improwizacji, to widzę na strasznego hipokrytę. A z drugiej strony, jeżeli nic nie przygotuję i wypadnę dobrze, bardzo dobrze, to i tak nikt nie uwierzy, że to była improwizacja. Dlatego stwierdziłem, że będziemy działać według planu. Według konkretnego, szczegółowego planu, który Wam teraz przedstawię. Pierwszy punkt. Około 5 minut. Teoria improwizacji. Podstawowe zagadnienia. To jest temat na tyle szeroki, że 25 minut, pół godziny, czas, który mamy na ten panel, to zdecydowanie za krótko. Więc przedstawię tylko podstawowe zagadnienia. Drugi punkt. Uwaga, uwaga. Niespodzianka. Improwizacja. I to powinno nam zająć około resztę życia. Czy podoba Wam się ten plan? Czy możemy tak działać? Część reaktywna, głośniej. Fantastycznie. Chciałbym, żeby wszyscy tutaj mieli dzisiaj okazję improwizować. To było takie moje drobne marzenie. Nie wiedziałem, czy to możliwe. Tyle osób, około 250 osób na jednej sali, nie wiedząc dokładnie, co mają robić. Myślałem, nie, to niemożliwe. Na chwilę potem pomyślałem o, nie wiem czemu, w polskim Sejmie. Myślę, że nam się uda. Będę Was prosił o pomoc. Przejdźmy do konkretów. Na samym początku chciałbym, żebyście pomogli mi opowiedzieć historię. Dobrze? Część interaktywna? Okej. Okay. Zasada jest taka. Ja zadaję pytania, a Wy na każde pytanie odpowiadacie tak. Przećwiczmy to. 3, 4. Tak. Głośniej. 3, 4. Okej. Okay. Czy chcecie opowiedzieć ze mną historię? Tak. Czy ma to być historia o księciu i księżniczce? Tak. Czy książę kochał księżniczkę? Tak. Przechodzili na randki? Tak. Czy pewnego dnia po randce zły smok porwał księżniczkę? Tak. Zabrał ją do swojej jamy? Tak. I więził ją tam? Tak. Książę ruszył na ratunek księżniczce? Tak. Walczył ze smokiem? Tak. Pokonał go? Tak. Zabrał księżniczkę do domu? Tak. Żyli długo i szczęśliwie? Tak. Mieli dwójkę dzieci? Tak. Dzieci przystąpiły do Toastmasters? Tak. Fantastycznie, brawa dla Was. Spróbujmy i schapię. Spróbujmy w drugą stronę. Na każde moje pytanie odpowiadajcie nie. Nie. Ktoś tutaj za szybko doszedł. Ale dobry wieczór. Czy chcecie opowiedzieć ze mną historię? Nie. Okej. Okay. Dochodzimy do pierwszej zasady improwizacji. Bądź na tak. Kiedy jesteś. Słuchaj, żeby się spodobało. W momencie, kiedy jesteś na tak, dajesz sobie nowe możliwości. Dajesz sobie pole do manewru i coś się dzieje. W momencie, kiedy nie próbujesz, nie działasz, nie masz możliwości budowania historii, nie masz możliwości improwizowania. Zawsze bądź na tak. Kolejna zasada.
Słuchaj. Chodzi tutaj o bardzo specyficzny rodzaj słuchania. Słuchaj i bądź gotowy do zmiany. Bądź gotowy do tego, że jeżeli usłyszysz coś, co może budować dalej historię, możesz być dalej na tak, bądź gotowy do tego, żeby zareagować. I trzecia rzecz, daj sobie prawo do błędów. Jeżeli nie dasz sobie prawa do błędów, nie będziesz podejmował decyzji. I historia zakończy się na samym początku. Okej. Okay. Czym dla was jest improwizacja? Jakieś skojarzenia? Tak. Beaty na pewno. Co jeszcze? Z czym kojarzy wam się improwizacja? Egzaminy. Last minute. Co jeszcze? Gorące pytania. Kreatywność. Okej. Okay. Tabletop. Właśnie z tą szybkością reakcji po lunchu widzę, że coś słabo. Co jeszcze? Więcej pomysłów, więcej pomysłów. Gorące pytania. Trzecia część dziadów. Brawa do pana. Jeszcze jakieś pomysły, tylko proszę nie mówić o pierwszej i drugiej części dziadów. Spontaniczność. Okej. Okay. Fantastycznie. Wszystkie odpowiedzi prawie były poprawne. Jeżeli chodzi o moje postrzeganie improwizacji, dla mnie improwizacja to działanie. To po prostu działanie. Nie blokowanie swoich pomysłów, tylko działanie. Nie czekanie na najlepszą opcję, zrobienie czegoś i zobaczenie, gdzie nas to zaprowadzi. Także zacznijmy działać. Poproszę Mateusza o pomoc. Zagramy w grę. Włącz go. Fantastycznie. Sprawdź, czy działa. Działa. Gra nazywa się Dwugłowy Ekspert. Gra Dwugłowy Ekspert to jedna z typowych gier improwizacyjnych. Polega na... O tym? Polega... Ona? Że... W... Tej... Grze? Osoby... Mówią... Słowo. Po... Słowo. I... Jedna... Osoba... Może... W danym momencie. Okej, okay. Dziękuję. Kto by do tej gry potrzebował ochotnika? Ale ochotników jest tak dużo, to sam sobie wybiorę. Może tutaj. Na czym polega gra? Osoby muszą współpracować ze sobą, improwizować, odpowiadając na wasze pytania. Halo? To jest mikrofon. Odpowiadając na wasze pytania. Wcześniej damy im jakąś tożsamość. Zrobimy, że będą ekspertem do spraw czegoś. Także pytanie do was. Do spraw czego mają być ekspertem? Brawa! Proktolog! Jaki proktolog? Głęboki! Proktolog chirurg! Uczuciem ważnym w sercach i głowach ludzi. Miłość! Prosimy o kolejne pytania do eksperta. Jak sieć? Należy bardzo
Proktologicznie. Nie. Należy. Zastosować. Anty. Panowie, mamy problemy z mikrofonem, musicie improwizować. Emisja głosu. Kolejne pytanie, następne pytanie do naszego eksperta, romantycznego proktologa. O co można zapytać taką osobę? Co ostatnio znaleźli? I gdzie? Ostatnio znaleźliśmy bardzo dużą i grubą rzecz, która okazała się pewnym bardzo niesmacznym i niestosownym żartem. Okej, prosimy o ostatnie pytanie do naszego eksperta. Co kochasz w swojej pracy? Co kochasz w swojej pracy? W swojej pracy kocham najbardziej dużą kobietę, która ma na swoim czole narysowane wypieki. W imieniu literkę A. Łapcie. Dawaj. I prawo słowo. Zapraszam, zapraszam. Jaka księżniczka? Czarna. Inne pomysły? Dziewica. Księżniczka ninja? Dziewica. Ninja po księżniczka, ninja, dziewica odpowiada na Państwa pytania. Jakie pytania do eksperta? Proszę bardzo. Się zachować dziewictwo? Myślę, że to trzeba zawsze robić sobie. Z masłem. Orzechowym. Na śniadanie. Rano, przed prysznicem i trzeba chować głęboko w kredensie, który jest zielony. Kolejne pytanie do księżniczki. A gdzie książę? Dobre pytanie. Gdzie książę? Książę będzie niedługo przyjeżdżał i zrobi coś, co może i to może będzie ciekawe i niesamowite. Okej. Ostatnie pytanie do księżniczki. Zaczynamy od rzeczy poważne. W którym
którym momencie sprawy robią się poważne? Teraz? Krótko z więźnej na temat. Jeszcze dwie osoby. Wiem, że tam pan się wyrywał bardzo z tyłu. Zapraszam. On? Nie, tutaj po prawej właśnie. Ten. A prosimy. Jakiego mamy eksperta? Generał? Grumy! No ale niech to będzie coś trudnego, nie? Specjalista do spraw jakich generałów? Odchudzania. Jeszcze jakieś pomysły? Bądźcie kreatywni. Generałów Bambi? Kopalnia dołu. Specjalista do spraw generałów Bambi. Zróbcie coś z tym. I pytanie do was, jakie macie pytania do takiego zacnego specjalisty? Kto zabił Jelonka Bambi? Dobre pytanie. Kto stoi za morderstwem Jelonka Bambi? Prawdę mówiąc, Bambi żyje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Teraz. 99% z tego jest przepite. Jakie pieniądze chciałbyś jeszcze otrzymać? Kolejne pytanie. Koniec świata był. Konkretnie był 21 stycznia zeszłego wieku. Tylko, że wy możecie obserwować Matrix. Kolejne pytania. Prosimy o kolejne pytania. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Strona. Sali. Gdzie jest Nemo? Czy Nemo pojechał na wakacje? Nie. Co robi? Obiad, który dzisiaj zjedliśmy, to Nemo! To się nazywa współpraca, to się nazywa ekspert. Krótkie, zwięzłe, rzeczowe odpowiedzi. Jeszcze raz brawa do panów. Jeszcze jedną grę. Jest to gra, która nam, Toastmasterom, będzie bliższa ze względu na to, iż polega na opowiadaniu historii. Będą w niej brały udział cztery osoby, które podobnie jak dwugłowy ekspert będą musiały ze sobą współpracować. Wybierzmy od razu te cztery osoby. Śmiało, śmiało. I może tam. I tutaj proszę o chodnika. Mamy tylko trzy piłki. Proszę o chodnika. Rzuć na piłkę. Bo będę rzucał czymś cięższym. Jeden stoi przy drzwiach. Okej. Proszę. Jeden przy drzwiach stoi. Myślę, że mamy stopę. Okej, proszę, stańcie tam w linii. Gra polega na tym, że osoba, którą wskazuje palcem, opowiada historię innej.
nie, osoby milczą. W momencie, kiedy biorę palec z danej osoby, ona w połowie zdania przestaje mówić. Zaczyna mówić kolejna osoba. Opowiadacie historię na temat, który za chwilę wspólnie ustalimy. Czy zasady są jasne? Ok, przećwiczmy to. Opowiedzcie historię o czerwonym kapturku. Szedł czerwony kapturek. Pewnego dnia spotkał wilka. I wilk zjadł. Następnie... Już nie było nic. Okej. Rozumiemy ideę. Podzielcie się proszę mikrofonami. Mam tylko dwa mikrofony, także... Parę... Nie chodźmy może tutaj, żeby was było lepiej widziać. Okej. Nie. Działajcie na dwóch, żeby było bardziej dynamicznie. Okej. Pytanie. Jaką historię opowiadamy? Może zacznijmy od nazwy zwierzęcia. Jakieś zwierzę, które wam przytrafia. Nosorożec! Nosorożec! Jaki problem? Jednorożec! Okej, okay, jednorożec. Różowy! Jednorożec. Jaki problem może mieć jednorożec? Dwa rogi! Okej, opowiadam ci historię o jednorożcu, który ma dwa rogi. Zaczynamy. Był sobie jednorożec, który miał dwa rogi. To był wielki dramat. Jednorożec poszedł więc do psychologa pewnego dnia, ale akurat było zamknięte. Nie wiedział, co zrobić. Jednorożec, ponieważ nie chciał się poddać, postanowił leczyć się sam. Jednak nie skończyło się to zbyt dobrze. Więc poszedł na pizzę. Pizza rozwiązuje problemy. Pizza była duża, jak słońce. Ale nie rozwiązała problemu. Potrzebne było inne rozwiązanie. Pizza spowodowała inne problemy. Zrodakcy. Były to problemy gastryczne. Niestety znów udał się do apteki. A następnie poszedł do pediatry, który okazał się też psychologiem. Następnie ten wypisał mu receptę na... Na małe, niebieskie tabletki, które niestety... okazały się nierefundowane przez NFZ. Dalej. Poszedł do szpitala. W szpitalu leżało dużo pacjentów, którzy mieli nawet po trzy rogi. Jedną z nich była niedźwiedzica. Niedźwiedzica miała kumpelę, księżniczkę, ninja, coś tam. Rozmawiali często na Skype'ie. Opowiadały sobie historię o swoim życiu, jak żyć, takie tam sprawy. Popadły w dużą zażyłość i spotkały się w realu. A potem nie było już nic. Jednak to nie był koniec historii. Dalsze rzeczy działy się na zapleczu reala. Każda dobra historia powinna mieć morał, więc róbmy jeszcze jakiś morał i morał mówicie po jednym słowie. Morał tej historii jest taki... Morałem jest, że zawsze... Po jednym słowie... Rogi. Nigdy. Zawsze. Nie. Są. Takie. Same. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, oklaski. Fantastycznie. Czegoś takiego się spodziewałem. Niesamowicie. Wiedziałem, że ta historia tak właśnie się skończy. Dziękuję serdecznie za udział w Impro Show. Zbliżamy się do końca. Została jeszcze tylko jedna ostatnia gra, ostatnie ćwiczenie, w którym wezmą udział wszyscy i potrwa dosłownie pół minuty. Jest to
jeszcze nie testowane ćwiczenie impro. Także po prostu spróbujmy. Proszę wszystkich o powstanie. Należy wziąć prawą rękę swoją, lewą rękę również swoją i złożyć je tak, rozłożyć, złożyć, rozłożyć. Yeah. Dziękuję.